Wielce, dostojni jubilaci, szanowni goście, z wielką przyjemnością i radością witamy Państwa na uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Witamy jubilatów Państwa Kazimierę i Tadeusza Bartosiewiczów. Proszę, proszę. Państwa Zofię i Andrzeja Bartosiewiczów. Państwa Ewę i Kazimierza Gajków. Państwa Annę i Władysława Kaźmierczaków. Państwa Ewę i Kazimierza Lasków. Państwa Mariannę i Ryszarda Wieczorków. Witam przedstawicieli władz Urzędu Gminy, pana przewodniczącego Rady Gminy Łyszkowice, Marcina Pietraszewskiego. Witam wójta gminy Łyszkowice, pana Adama Rutę. Witam panią skarbnik gminy Krystynę Kołucką. Witam serdecznie panią sekretarz gminy Ewę Pokorę. Witam panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach, Monikę Wawrzyn. Witam panią dyrektor żłobka Aleksandrę Meyer. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panią Renatę Andrzejczak, panią Joannę Bogusz. Pana Waldemara Szabelskiego. Witam seniorów z klubu Jutrzenka w Łyszkowicach. Witam kapelę po lesie pod przewodnictwem pana Jerzego Kindla. Witamy pozostałych uczestników uroczystości, w tym także redaktor naczelną Dziennika Łódzkiego, panią Natalię Zwolińską. Dostojni jubilaci, wójt gminy Łyszkowice w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie was poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które to dziś z rąk wójta zostaną państwu wręczone. Poproszę o zabranie głosu pana wójta gminy, pana Adama Rutę. Dziękuję bardzo. Dla uszczegółowienia dzisiejszych uroczystości i zaproszonych gości, to będzie z nami też obecny ksiądz proboszcz Jerzy Modolewski, który troszeczkę się spóźnił, prosił przeprosić jubilatów i uczestników dzisiejszej uroczystości, ponieważ ma rekolekcję w Pszczonowie i postara się, bo do 12, tak? To troszeczkę czasu na dojazd i będzie razem z nami. Drodzy jubilaci, szanowni zaproszeni goście i uczestnicy dzisiejszej uroczystości. 50-lecie pożycia małżeńskiego to piękne wydarzenie w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, ale także i w życiu małżeńskim. Władze gminy, społeczność lokalna tu docenia i dostrzega to wydarzenie. Zacytuję słowa papieża Jana Pawła II. Każdy człowiek szuka miłości, bo wierzy, że ta miłość da mu w życiu szczęście. I wy, drodzy dostojni jubilaci, 50 lat temu, kiedy stawaliście na ślubnym kobiercu
I przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wierzyliście w to, mieliście siłę, ale też potwierdzaliście tymi słowami, że tą miłość i to szczęście znaleźliście. A potwierdzeniem tego jest dzisiejsza uroczystość. Pół wieku, które razem przeżyliście, jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Szczególny sukces, bo wiemy, że nie wszystkim parom małżeńskim jest dane to osiągnąć. Czyli naprawdę trzeba wielkiego szczęścia, wielkiej miłości, żeby taki sukces w życiu małżeńskim, rodzinnym i osobistym osiągnąć. Każdy wie, że u podstaw tego sukcesu, jak powiedziałem wcześniej, jest miłość. Ale oprócz miłości jest również wiele innych wartości, wiele innych zasad, które decydują o tym, że przetrwaliście te pół wieku razem z sobą. To jest między innymi zaufanie, wzajemne zaufanie. To jest życzliwość, cierpliwość, umiejętność i zdolność wybaczania. Bo przecież tak jak w przyrodzie, jest słońce, ale i pada deszcz, jest burza. I w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym też tak bywa. I ta zdolność i umiejętność przebaczania na pewno też wpłynęła na to. O, tak jak mówiłem, tak ksiądz proboszcz dołączył do nas serdecznie. Witamy księdza proboszcza Jerzego Modzelewskiego. I teraz kolejną zasadą, kolejną wartością to jest to, że w trudnych chwilach razem wspieraliście się. Bo są trudne, czy sprawy zdrowotne, czy sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, że jedno na drugie liczyło i wzajemnie się wspieraliście. To są takie podstawowe, elementarne wartości, które cementują każde małżeństwo. Bo przecież miłość to uczucie, które darza się drugiego człowieka, daje się drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Daje się tą miłość, to uczucie, nie oczekując nic w zamian. I dlatego też dziś jesteśmy tutaj z wami, żeby w sposób szczególny uhonorować to wasze osiągnięcie, ten wasz sukces. W imieniu władz gminy, a także w imieniu pani sekretarz Urzędu Gminy Ewy Pokory, w imieniu pani skarbnik gminy Krystyny Kołuckiej, w imieniu kierowników i pracowników Urzędu Gminy, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, gratuluję wam tego sukcesu. Gratulujemy wam tego sukcesu, bo to jest ogromny czas, ogromne osiągnięcie. Ale oprócz gratulacji, które składam, pragnę wam podziękować za to, że swoje życie małżeńskie, rodzinne związaliście z naszą gminą, z gminą Łyszkowice, z naszą małą ojczyzną, bo przecież wychowaliście dzieci, wykształciliście i to w tamtych czasach naprawdę kosztowało wiele wyrzeczeń. Może młodzież tutaj tak nie wie, ale wiele trzeba było poświęcić zdrowia, wiele trzeba robić było zabiegów organizacyjnych w gospodarstwie domowym, żeby pobudować dom, żeby dziecko było zdrowe, żeby mogło się kształcić. Oprócz tego, że dbaliście o rodzinę, powiększaliście pewien, czy osiągnęliście pewien dorobek materialny, to również przyczyniliście się do tego, że gmina nasza rozwijała się dzięki waszemu zaangażowaniu między innymi. Jak? Otóż w momencie, kiedy pamiętamy, kiedy były budowane drogi, asfalt, to samochód ciężarowy przywoził żwir i wysypywał na drodze i każdy ręcznie rozgarniał ten piach, tak? Czy ten żwir pod drogę. Czy też budowane były strażnice ochotniczych straży pożarnych. I to było robione bezinteresownie. Był budowany ośrodek zdrowia w Łyszkowicach, przychodnia. I też były dyżury, grafiki, składki, czy też te, że tak powiem, zbiórka pieniędzy na budowę. To potwierdza i pokazuje, że wasz udział w rozwoju naszej gminy. Dzisiaj, kiedy ta aktywność
zawodowa, że tak powiem, zmniejszyła się. Możecie obserwować, jak nasza gmina się rozwija. I z dumą patrzymy na to, co się zmienia. Wychowaliście pokolenia, młode pokolenie, które też uczestniczy w pracach, w życiu publicznym. Dzisiaj wśród grona jubilatów, dostojnych jubilatów, mamy pana Ryszarda Wieczorka, który pełni funkcję publiczną. Jest sołtysem. Więc wiele osób z waszych rodzin jest związanych z naszą gminą poprzez to, że działa w straży pożarnej, w kole gospodyń wiejskich, czy w radach rodziców, w radach uczniowskich. Więc to wszystko pokazuje, że tworzymy pewien mechanizm związany z funkcjonowaniem gminy. I naprawdę wielkim szczęściem dla mnie jest, że mogę uczestniczyć w tym mechanizmie. Dziękując wam i gratulując tego pięknego sukcesu, pragnę w imieniu tu zaproszonych gości z urzędu i jednostek organizacyjnych, ale także i własnym, życzyć wam przede wszystkim długich lat w zdrowiu, w spokoju, w szczęściu, w miłości. Żebyście patrzyli, w jakim tempie to wszystko się zmienia. I zawsze możecie z dumą mówić, że z satysfakcją, że przyczyniliście się do tego, że tak ta gmina wygląda. Za to wam z całego serca w imieniu władz gminy i wszystkich dziękuję. Dziękujemy panu wójtowi i poprosimy o zabranie głosu proboszcza. Jeszcze raz gorąco powitajmy proboszcza. Czasami warto się spuścić. Moi drodzy, ale rzeczywiście dziś tych spowiedzi po parafiach, teraz jesteśmy w Pszczonowie. Tam są dziś rekolekcje, za chwilę na opłatek do strażnicy, później jeszcze kolejny opłatek w Państwowej Straży Pożarnej, tam w Zaciszu, taka restauracja, tam zrobili to spotkanie. Także dziś tak z wami będę, tak trochę będę i trochę nie będę, choć sercem cały czas będę. Pan wójt wspomniał o życiu rodzinnym, życiu małżeńskim. 50 lat, taki piękny jubileusz, ale to tak jakby wczoraj, prawda? To cyfra jest duża, 50, ale w sercu czujecie się jeszcze młodzi. Coś na ten temat wiem, bo trochę jestem niewiele młodszy od was. Tak? To coś wiem, że jeszcze czujemy się młodzi. I chce nam się żyć, chce nam się pracować, chce nam się jeszcze coś czynić. Wszystko wydaje się takie, prawda? Jeszcze przed nami, jeszcze daleko. Ale już czas też robi swoje. I to wspomnienie, te małżeńskie pierwsze przeżycia, pierwsze dzieciątko. To w tamtych czasach to jeszcze te beciki pamiętamy. Do chrztu jak się niosło, taka przykrywa była od nóg, to wszystko, co pamiętamy. Piękny czas. Ale to było wasze. I to, co tutaj było mówione, i ta budowa domu, i ta przyszłość, i wykształcenie dzieci, i praca codzienna. I człowiek tak nawet nie wiadomo, kiedy się spostrzegliście, a to 25 lat, a tu 15, a tu już 50. No i za chwilę będzie 60. rocznica ślubu. Też przyjedziemy, panie wójcie, prawda? Tak, jak nas zaprosicie, też dojedziemy. Także wszystkiego najlepszego wam życzę. Niech to wszystko piękno, co jest w waszych sercach, ono jest. To, że wy jesteście razem, to nieraz, tak jak mówił papież, i trzeba było, żeby i talerze poleciały, i garnek poleciał, i parę słów poleciało, ale później jedno za drugim tęskni, jedno drugiego chce być razem, i przepraszam, i słowa, i przytulenie, i takie jest życie. Tak jest życie. I wy potrafiliście to pięknie, pięknie połączyć. Tę codzienność, która jest trudna, z piękną miłością waszych serc. I życzymy wam z całego serca. Trwajcie w tym wszystkim dalej. A my się cieszymy, widząc was jubilatów, ciągle radosnych, uśmiechniętych, młodych, mimo 50. Wszystkiego najlepszego. Bardzo, księdzu proboszczowi. Czy ktoś z władz jeszcze do urzędu może chciałby zabrać głos?
sekretarz powiedziała, wszystkie słowa już padły i takie, że nic nie trzeba dodawać. Więc dziękujemy jeszcze raz przedmówcom. To teraz do aktu dekoracji medalami Państwa jubilatów będę prosiła o podejście, a Pana Wójta Gminy Łyszkowice, Pana Adama Rutę, poproszę o dokonanie aktu dekoracji. Pierwszą parę do odznaczenia poproszę Państwa Kazimierem i Tadeusza Bartosiewiczów. Proszę Państwa, Zofię i Andrzeja Bartosiewiczów. Thank you.
Annę i Władysława Kaźmierczaków. Zapraszamy.
Drodzy zebrani, ja w imieniu swoich męża i jubilatów chciałabym bardzo podziękować. Przygotowałam kartkę, bo niestety emocje robią swoje i muszę sobie pomóc, no po prostu. Podziękować właśnie wójtowi gminy Łyżkowica, panu Adamowi Rucie, za zaproszenie nas i naszych rodzin na dzisiejszą uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak pięknej uroczystości. Ze wzruszeniem wspominam swoją młodość, marzenia, plany. Różnie w życiu bywało. No pewnie niektóre słowa powtórzę, które używał pan wójt, które używał ksiądz, prawda, ale no ale, ze wzruszeniem właśnie wspominam swoją młodość. Różnie w życiu bywało. Czasem słońce, czasem deszcz. Dawno temu, bo 50 lat temu, klęczało nas dwoje. Nasze dłonie z tułą związane, obrączki, przysięga, kwiaty i miłość, którą błogosławił Bóg, stworzyciel miłości. A potem kwiaty zwiędły. Przyszło zwyczajne, szare życie. Założyliśmy rodziny, spełniając swe plany i zamiary w życiu. Potrzebne było wzajemne zrozumienie, wytrwałość, gdyż wspólne życie to próba charakterów, szukanie kompromisów, zaufanie i nauka wrażliwości na drugiego człowieka. Doczekaliśmy się dzieci, wnuków, bo jeżeli kochamy, pragniemy dawać coś siebie, a nie jedynie brać. Gdy czujemy, że jesteśmy kochani, łatwiej nam przetrwać trudne chwile. Jesteśmy wtedy bardzo szczęśliwi i czujemy się ważni. Dopóki nie wyczerpią się złoża czasu, póki sił nam wystarczy na istnienie, dajmy z siebie wszystko, co tylko możemy, a swojemu Bogu ciche wdzięczności westchnienie. Dziękujemy również naszym rodzinom, że są z nami w tak uroczystej chwili i w naszym życiu służą pomocą, wsparciem, dobrym słowem i miłością. Kochać i być kochanym w dzisiejszym zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda, romantyzm, zrozumienie, kompromis są wielu ludziom obce. Natomiast my, jubilaci, jesteśmy świadectwem na to, że miłość wszystko zwycięży. Na zakończenie powiem, cytując wypowiedzi z innych uroczystości, że kiedy zostaliśmy już odznaczeni prezydenckimi medalami, nasza miłość to już sprawa wagi państwowej. Pozwólcie również, jak jestem przy głosie, że z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku złożę wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Przemiłej chwili podczas Wigilii, marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia, wrażeń moc w sylwestrową noc, dużo uroku w Nowym Roku, wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tyle radości, ile w karpiu ości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani Marianie Wieczorek. Bardzo tutaj. Szanowni Państwo, dostojni jubilaci. Ja nie będę przedłużać, bo widzę, że już chcecie zatańczyć pierwszy taniec, pierwszy pocałunek. No i oczywiście goście się niecierpliwią. Więc tu wspólnie z naszymi pracownikami, moimi tutaj z Gminnego Ośrodka Kultury, chcieliśmy Wam złożyć krótkie życzenia. Choć mija czas, w oczach ten sam blask. Niech Wam Bóg błogosławi, miłość zsyła, stół zastawi. Niech Wam radość w życie wplata na następne długie lata. I od nas wszystkich dostaniecie po takim aniołku, który myślę, że będzie nad Wami czuwał. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy jeszcze raz, pani dyrektor.
Drodzy Państwo, nie czyniłem tego na początku świadomie, żeby teraz po tej części takiej doniosłej, uroczystej powiedzieć, że tą dzisiejszą uroczystość przygotowała pani Marzena Barańczyk. Pani dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu Monika Wawrzyn wraz z panią Anią Boczek, która jest pracownikiem tego ośrodka. I oczywiście klub seniora, który za chwilę wystąpi. Więc zapraszamy. Dziękuję. Thank you.
szkole! Niech żyją! Z nami napiją! Oby do maja!